Witam. Chciałem dzisiaj pokazać, jak wygląda lornetka. Mała lornetka marki, właśnie marki Delta Optical. Model Active 10x25, czyli jest to naprawdę jedna z mniejszych, najmniejszych można powiedzieć lornetek, taka bardziej kieszonkowa. Posiada jednak dobre szkła BAK4. Jest wodoodporna. No raczej bym jej, powiedzmy, nie kąpał w wodzie i nie pływał z nią. Natomiast myślę, że podczas deszczu możemy spokojnie ją używać i nie powinna przesiąknąć pole widzenia 6,2 stopnia. Jest to całkiem dobre pole widzenia, jakie osiągamy przy powiększeniu 10 razy, tak? Wykonanie. Wykonana jest z gumy, no taka guma, że jak naciśniemy paznokciem, to się troszeczkę odznacza, tak? Aczkolwiek później tego nie widać praktycznie. Jest dobra w trzymaniu, tak? Czyli nie wyślizgnie nam się, nawet jeżeli mamy rękę mokrą. Możemy być spokojni o to, że lornetkę będziemy używać i nic się nie stanie. W komplecie dostajemy etui. Takie średniej jakości, że tak powiem. Takie dziwne jakieś. O. Ale do paska możemy to przyczepić. Lornetkę do środka sobie włożyć, tak? O, na rzepa zapinanie. Zapinamy do paska. No i zawsze możemy ją mieć przy sobie. Także etui średnie. No, takie jest, jakie jest. Przy tej cenie lornetki, no cóż, wykonanie. No właśnie. Tutaj jakieś takie dziwadła wychodzą, tak? Nie zawsze jest idealnie jakby wykonane. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. No cóż, może powiem w takim razie o cenie tej lornetki. Ja akurat ją kupiłem w cenie około 60 zł. Więc zakup, no, można powiedzieć, bardzo dobry. Jak na lornetkę, przez którą naprawdę całkiem ładnie widać. Normalnie kosztuje w granicach chyba 115-120 zł. Markowe lornetki Olympusa, Pentaxa, no w granicach 270-350 zł. Nowy produkt Delta Optical, na przykład 10 razy 32, 460 chyba zł kosztuje, więc cena jest po prostu no przepaść cenowa, tak? Powiedzmy w granicach 100 zł, a 460. Porównywałem tą do Delta Optical 10x32. No jeżeli miałbym zapłacić za tamtą 460 zł, to zdecydowanie wolałbym dać za tą 100, czy tam 120 zł. I może tamtą troszeczkę lepiej widać. Jest obraz czystszy. Bardziej klarowny, mniej ma tych przekłamań, na szczególnie na brzegach, jak się patrzy, tak? Natomiast cenowo po prostu ta przebija tamtą kilkukrotnie. Regulowanie mamy tutaj, zresztą widać, tak? Ten okular sobie możemy regulować, ten jest na stałe, dokładnie, i centralnie. Chodzi dosyć opornie. No cóż, tak jest, jak jest. Nic tutaj nam się nie rusza. Wszystko chodzi w środku. Nic tutaj nam się nie wysuwa. Wszystko chodzi w środku. Także cały element pracuje tam w środku. Generalnie ostrość zmienia się całkiem. No mówię, cena. Przy cenie 100, 120. Tak jak mnie się udało za 60 zł kupić, to brać i nie wybrzydzać. Tu ma takie
zaczepy do paska. Pasek jest dołączony. Ja go prawie już nie używam, nawet go nie rozpakowywałem. Można sobie na szyję zawiesić ewentualnie, jeżeli ktoś chce. Ściereczka była do tego dodana. Niestety gdzieś mi się zagubiło. Pudełko mi się zagubiło, także nie mogę wam pudełka pokazać. Ale pudełko jak pudełko, no kawałek tektury i tyle. Waga. Lornetka niestety jest jak na swoje rozmiary troszeczkę za ciężka. No być może to jest kwestia właśnie tej ceny, że kosztuje 120, a nie powiedzmy 300-360, tak? Jak podobne lornetki w tych takich markowych firm. Waga 405 gram. Tamte ważą 280, 300, 330, więc różnica jest. I to niestety jest jej właściwie jedyny minus. Gdy ją zawiesimy sobie na pasku, to jednak ciut czujemy te 400 gram. Gdyby ważyła te 300, byłaby, można powiedzieć, idealna. Dosyć duży ma rozstaw tutaj tych okularów, więc myślę, że ktoś, kto nawet ma szeroki rozstaw, że tak powiem, oczu, nie będzie miał problemu. Tutaj miło to, przyjemnie to chodzi, wszystko ładnie, nie ma żadnych luzów jakichś niepotrzebnych. Także lorneteczkę ja bym polecił, porównując tak dla przykładu do dużej lornetki, tak? Też Delta Optical, tylko Forest 2, no to jest to jednak, jest to jednak mniejsza lornetka, tak? Jeżeli możemy sobie pozwolić, zabieramy dużą, jak nie, zawsze tą możemy mieć przy sobie. Dziękuję za uwagę, jeżeli się komuś ten filmik przyda, to fajnie. Dzięki, do zobaczenia.